Ona uwielbia, jak ja do niej mówię kruszynko, a ona jest taką kruszynką, ja to mówię z czystym sumieniem, bo ona jest wszędzie, co chwilę w innym miejscu. To jest kobieta wulkan i ona w tym wulkanie zawiera wszystkie najlepsze możliwe jestestwa człowieka. Ona wchodzi na próbę i promienieje, wychodzi z próby i nadal promienieje. Wszyscy tracą energię, a ona ją zyskuje. Ukryte złoża energii, ale też dobrego humoru, dużej opiekuńczości, bardzo duży taki współczynnik, coś coraz rzadszy, bezinteresownej przyjaźni. Dominika kocha siebie. To jest najważniejsze moim zdaniem, żeby po prostu kochać siebie, akceptować siebie takim, jakim się jest. My jesteśmy aktorami charakterystycznymi i bardzo fajnie, że są też tacy aktorzy. To jest czarna perła polskiego show biznesu. Ale miałam piękny sen. Śniło mi się, że wszyscy moi przyjaciele aktorzy o mnie takie piękne rzeczy opowiadali. Boże. Miód na moje serce, a ja jestem taka jeszcze niegotowa. Idę, góra. Szmatka. Szyja. Biodro, biodro, biodro i obrót. Wycieram. Mam mały problem z Dominiką, ponieważ Dominika uwielbia tańczyć. I ona idzie na żywioł. A chodzi tutaj o to, żeby bardzo minimalistycznie do tego podejść. I oczywiście na pierwszych próbach ja mówię, zupełnie nie to. Bo ja zrobiłem taki delikatny strumyk, a ona wchodzi w rwący potok. Aha. Na dzień dobry. Chcę pokazać wszystko. I jedziemy. Nic mnie nie ogranicza. No ale to jest temperament Dominiki. Hop. No i pięknie. Uwielbiam swoją pracę! Dominika Gwit zaczynała sceniczną karierę już jako nastolatka na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni. Jako dwudziestolatka dzięki roli w filmie Galerianki zyskała popularność i kolejne role w serialach Przepis na życie i Singielka. 3 lata temu udział w spektaklu 2 odmienił życie prywatne aktorki. Przebieg spektaklu, to w ile postaci ona się wciela, jak bardzo one się od siebie różnią, dało mi taki wgląd w to, jak Dominika może być osobą. No bo w te role, w te postacie należy włożyć swój temperament, należy włożyć swoje serce, należy włożyć pewne swoje doświadczenia. I to dało mi przede wszystkim bardzo silne poczucie, że chcę ją poznać, ale również takie silne, już powiedziałbym, męskie zainteresowanie, że to musi być na pewno bardzo ciekawa kobieta. Ten spektakl na pewno bardzo wpłynął na to, że nasz związek się w ogóle zaistniał. Płynie łódka, kaczki, kochani, uważaj na kaczki! No to mi mów. Kaczki! Nie, stój, kaczki, stój! Przejedziesz kaczki! Mąż Dominiki Gwit jest montażystą programów telewizyjnych i doskonale rozumie specyfikę pracy aktora. Podobno w telefonie twojego męża kontakt z tobą zapisany jest jako absolutnie wszechstronny. Tak, dokładnie tak jest. Co to znaczy? Czy to znaczy, że jesteś w stanie załatwić absolutnie wszystko? To też. Czy ty jesteś absolutnie wszystkim dla Wojtka? Ja jestem absolutnie wszystkim dla Wojtka, a on jest dla mnie moim szczęściem. Od razu, jak tylko okazało się, że chcemy ze sobą być i czułam, że to jest to moje szczęście właśnie w życiu i to, na które każdy gdzieś tam liczy i czeka. I faktycznie organicznie zupełnie nagle zaczęłam mówić do Wojtka szczęście i tak już zostało, w związku z czym ja jestem szczęściem, znaczy Wojtek jest szczęściem, a ja jestem absolutnie wszystkim. Jest to śmieszne może, ale to tacy cali my, no. Czy spodziewaliście się, że wasz związek będzie budzić takie zainteresowanie? Czy ja wiem? Jest troszeczkę tak, że ja po prostu wzbudzam emocje. Ja, jako ja. Dużo być może kontrowersji. Śmieję się z tego trochę już dziś, bo mam do tego ogromny dystans. Natomiast faktycznie, no, w związku z tym też nasz związek wzbudza dużo emocji. Wojtek już jakby do tego przywykł zupełnie. Wojtek jest bardzo mądrym człowiekiem, w związku z czym jakby nie dotyka go jakoś to w szczególny sposób, bo umie do tego podejść, więc to jest super. Te rzeczy, które są dla mnie w Dominice najważniejsze, to jest na pewno jej wielka miłość. Ona jest pełna miłości. Nie tylko do mnie, w ogóle do ludzi, do świata i z pełna życzliwości jest niesamowicie szczodrą osobą.
ma wielkie serce, w które wepchnęłaby cały świat i cały świat by chciała obdarować sobą i wszystkim, co ma dane najlepszego. I nie kocham jej za to, że mnie również tym obdarza. Kocham to, co jest w niej takie piękne, to jest to, że właśnie obdarza tym zupełnie bezinteresownie cały świat i ludzi dookoła.